Na prawo patrz, bo nawet jeśli nie interesujesz się prawem, to prawo interesuje się tobą, bo prawo to nie tylko przepisy, to również ludzie i instytucje wpływające na twoje życie. A to jest podcast o praworządności. Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku podcastu Wolnych Sądów na Prawo Patrz. Ja się nazywam Sylwia Gergorczyk-Abram. Paulina Kieszkowska-Knapik, a naszą gościnią dzisiejszą jest Róża Rzeplińska z serwisu Mam Prawo Wiedzieć. Prawie wszystko o wyborach, zasadach wyborczych i sposobach przepytywania polityków z ich programów wyborczych. I chciałybyśmy dzisiaj porozmawiać o tym, co z tymi wyborami, jak mamy w nich uczestniczyć, co możemy zrobić, żeby się do nich dobrze przygotować. I chciałybyśmy zacząć rozmowę z Tobą, Różo, od tego, żeby, że tak powiem... W słonia w salonie nazwać, ponieważ wiemy wszyscy, że zasady wyborcze zostały zmienione w znaczący sposób przez ostatnie 8 lat i czy możemy w skrócie powiedzieć, co zostało zmienione tak, żeby rządzący mieli pewne preferencje, a później przejdziemy do bardziej pozytywnych informacji o tym, jak możemy jednak się w to zaangażować i wygrać. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To może najpierw powiem krótko, gdzie jesteśmy, ale potem mam nadzieję, że nie będziemy się bardzo dołować. No, mamy kilka problemów. Pierwszy to taki, że mamy nierówny dostęp do przestrzeni medialnej, czyli kandydaci i komitety wyborcze, które chcą się prezentować, nie są w mediach publicznych w różny sposób przedstawiani i większy problem, który mamy, znaczy pokłosiem tego problemu jest to, że nawet jeżeli byśmy chcieli złożyć jakiś wniosek czy doniesienie na tę nierówność, to nie mamy do kogo, bo ani Krajowa Rada Rady Telewizji tego wniosku nie przyjmie, koniec rzędem temu, kto spróbuje i zrobi to skutecznie, ani też nie przyjmie tego wniosku Państwowa Komisja Wyborcza, która mówi, że nie ma takich kompetencji. Więc drugą instytucją, z którą mamy kłopot, jest Państwowa Komisja Wyborcza, która odpowiada za... Nie tyle organizację, co za przeprowadzenie wyborów, bo mamy Krajowe Biuro Wyborcze, które odpowiada za organizację wyborów i Państwową Komisję Wyborczą, która odpowiada w sensie prawnym pilnowania procedur, natomiast członkowie Państwowej Komisji Wyborczej mówią o tym, że nie mają takich kompetencji, żeby takie decyzje podejmować. Kolejnym problemem, który mamy... Poczekaj, poczekaj, wracając do tej komisji, bo rozumiem, że zasady, czy w ogóle sama komisja, sam jej skład też zostały jakiś czas temu zmienione, prawda? Tak, nie mamy już dziewięciu sędziów, którzy są niezależni i pełnią funkcję sędziów członków Państwowej Komisji Wyborczej. Tylko mamy nie sędziów w sensie stricte, tylko mamy prawników, z których większość została mianowana przez partię rządzącą, czyli przez Prawo i Sprawiedliwość. Niektórzy z nich zabierają głos również w sposób polityczny, czyli publikują na przykład w mediach społecznościowych swoje takie dosyć stanowcze statementy czy stwierdzenia, ewidentnie pozycjonując się po której stronie. Sporu politycznego. A ta organizacja, biuro, które organizuje wybory, też już jest przejęta i właściwie możemy skonstatować, że nie są one strukturalnie przejrzyste i wolne, te wybory? Takiego dowodu w sensie formalnym nie mamy. To znaczy, żeby powiedzieć, że to są osoby, które są nominantami władzy i dla niej pracują. Natomiast Pewne zachowania członków Krajowego Biura Wyborczego, na przykład no, brak takiej aktywności podczas prac komisji, styczniowych prac komisji, kiedy był zmieniany kodeks wyborczy, albo teraz, na przykład przy okazji referendum, nieobecność przedstawiciela Krajowego Biura Wyborczego na komisji ustawodawczej, podczas której była ostatnia rozmowa na temat referendum. No, daje nam znać, że albo brak aktywności przy próbie zmiany tego limitu czasu głosowania, liczenia głosów za granicą, to wszystko daje nam znać, że Krajowe Biuro Wyborcze no, raczej będzie dosyć bierne w momentach, w których byśmy wymagali, żeby było aktywne i rozstrzygało na korzyść obywateli, a nie jakiegokolwiek ugrupowania politycznego, jednak takie wątpliwości prawne. Jasne, czyli mamy nierówny dostęp do mediów ekspozycji, Państwową Komisję i Biuro Krajowe. Wiemy też o finansowaniu partii politycznych, która teraz wzbudza bardzo dużo kontrowersji i w ogóle dyskusji w przestrzeni publicznej, prawda? Mamy kilka modeli sposobu finansowania obozu władzy, który został przetestowany lub przeprowadzony i ten, który testu nie przeszedł, w jakiś sposób z niego zrezygnowano na rzecz innej operacji. No, jednym z nich jest powołanie na członków rad nadzorczych czy zarządów spółek Skarbu Państwa nominantów, osób, które następnie Zasiliły konta partii lub konta poszczególnych kandydatów, bo wyborów było kilka od 2015 roku, zasiliły odpowiednią wpłatą w kwocie maksymalnej, czyli tam 40 kilku tysięcy, dzisiaj to może być ponad 50 tysięcy złotych. No, dziennikarze o tym powiedzieli, organizacje pozarządowe to nagłośniły, to prawdopodobnie przycichło. Drugą formą było takie rozstrzyganie konkursów, które powodowało, że w niektóre z organizacji, które wygrały, były powiązane na przykład z posłami, ponieważ zasiadali tam asystenci posłów. To była druga forma. Kolejną formą jest różna forma korupcji, takiej powiedziałabym politycznej, symbolicznej w niewielkich czasem kwotach, ponieważ koła gospodyń wiejskich, których powstaje bardzo dużo w tej chwili, otrzymują dotacje w wysokości 9 tysięcy złotych. To może nie są wielkie kwoty i generalnie należą się tym wspólnotom lokalnym po to, żeby je wesprzeć. Nikt im nie chce tego odbierać. Ale przyznawanie środków w określonym czasie, w określonych miejscowościach, w których na przykład warto zawalczyć o trochę głosów, a to wiemy z kręgów partii rządzącej, że tak te decyzje dotyczące finansowania, czy dofinansowania kół gospodarstw miejskich były prowadzone, daje prawo do myślenia, że jest to pewna nieprawidłowość. Kolejną taką grupą instytucji, które były dofinansowane, były Ochotnicze Straże Pożarne, które otrzymywały promesy na zakup. Wozów strażackich. No, ale kolejną formą jest wykorzystywanie budżetów czy rezerwy budżetowej, która jest skierowana do ministerstw na rzecz promowania programów ministerialnych. I mamy ponad 12 milionów w dwóch chyba ministerstwach. To są pieniądze, które są teoretycznie przeznaczone dla ministerstw na promowanie ich programów, a de facto. Na promowanie programu Prawa i Sprawiedliwości, promowanie kandydatów, dlatego że na tych piknikach ministerialnych, najsłynniejszym jest piknik 800, wcale nie promują się różni kandydaci. To nie jest dyskusja na temat polityki społecznej w Polsce, tylko to jest promocja określonych osób, które mają określone logo partyjne. To sięga bardzo daleko. Pamiętam taką sprawę związaną z tym, że część funduszy NFZ-u pójdzie na jakieś półkolonie w momencie, kiedy nie ma na leczenie jakichś bardzo trudnych chorób nagle taka decyzja, prawda? Albo ministrowie jeżdżą z jakimś programem rządowym dokładnie do okręgów, z których będą startować. Myślę, że tutaj zakres tych możliwości jest pewnie olbrzymi, plus referendum, które ma się odbyć tego samego dnia, prawda? Możesz też powiedzieć nam, co to oznacza z punktu widzenia akurat tego problemu finansowania kampanii? No stawiam taką tezę, że gdyby nie działalność organizacji pozarządowych i mediów, to być może tego referendum by nie było, dlatego że jego podstawowym celem jest zbudowanie równoległego budżetu dla kampanii wyborczej. Czyli Prawo i Sprawiedliwość ma tam limit 30 albo 40 milionów, generalnie ten, który przysługuje komitetowi, który zarejestruje we wszystkich okręgach wyborczych odpowiednią liczbę kandydatów. Natomiast chce mieć drugi równoległy budżet. Który nie podlega tej samej kontroli i temu samemu sprawdzaniu, któremu podlega budżet ograniczony w swojej kwocie, budżet Komitetu Wyborczego, dlatego, że budżet Komitetu Referendalnego jest po prostu budżetem, na który zbieramy pieniądze w ramach kampanii. Moje pytanie jest takie, jak te pieniądze będzie zbierać Kancelaria Premiera, która, jak rozumiem, jest autorem referendum, tym, kto to zwołuje. Czy będzie zbiórka ogłoszona na rzecz Kancelarii Premiera, która ma to zebrać, czy też ta zbiórka już została ogłoszona. Myślę, że tak. I złożą się na nią spółki Skarbu Państwa, które być może już wykupiły billboardy na rzecz reklamy i też przestrzeń w mediach społecznościowych, czy czas antenowy na rzecz reklamy referendum. Czemu to służy? To służy temu, żebym ja, jako członkini zarządu spółki Skarbu Państwa, mogła dzisiaj wpłacić na kampanię referendalną i żeby nikt mnie potem nie ścigał z tego tytułu. Z czym mam kłopot? Mam kłopot z tym, że to teraz mówię, dlatego, że to jest gdybanie, czy ja mam do tego prawo. Wy mi to pytanie. Te moje wnioski idą bardzo daleko, prawda? Czy one są dla mnie bezpieczne? Nie jestem przekonana, ale prawda jest taka, że wszyscy sobie stawiamy pytanie, koniec jaki jest, każdy widzi. No Dokładnie i tak. Wracamy tutaj do PKW, bo rozumiem, że w takim demokratycznym, funkcjonującym demokratycznie państwie, no, PKW powinno co najmniej zainteresować się takim referendum i tym, jak te środki będą dystrybuowane, prawda? No, tymczasem chyba nie mamy złudzeń, że nie jest to co najmniej na liście priorytetów Państwowej Komisji Wyborczej. Znaczy, Państwowa Komisja Wyborcza milczy, bo powinna Jasne. być przez te kilka Sejmów, które były od czasu pojawienia się bardzo ostrej kampanii wyborczej, czyli od kwietnia, chociaż jeszcze jej nie było oficjalnie, Państwowa Komisja Wyborcza powinna być obecna na każdym posiedzeniu Sejmu, domagać się prawa do wystąpienia, domagać się prawa do tego, żeby komunikować obywatelom, obywatele to nie są równe wybory, albo musimy uważać na to, że. Jedyną osobą, która z kręgu Komisji, Państwowej Komisji Wyborczej się na ten temat wypowiadała, był sędzia Hermeliński, który, przypomnę, już dawno przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej nie jest. A tak naprawdę, wszystko to, co on mówił, powinien dzisiaj powiedzieć przewodniczący PKW. No i do tego mamy jeszcze Izbę, która w Sądzie Najwyższym stwierdza ważność wyborów, która jest w całości złożona z sędziów wybranych przez NOKRS, nazywanych przez nas neosędziami. I już mieliśmy próbkę ich zachowania po wyborach prezydenckich, gdzie tysiące protestów zostało w ogóle odrzuconych bez analizy tak naprawdę, wbrew temu, że nawet OECD stwierdziło coś co było oczywiste, prawda? Czyli że media publiczne były całkowicie nierówno pokazywały komitety i naruszały tym samym ordynację wyborczą w ramach której media publiczne mają pewne konkretne obowiązki dotyczące debat, dotyczące czasu antenowego, prawda? To wszystko było naruszone. No ale teraz dziewczyny mamy taką sytuację, że Wszystkie instytucje zaangażowane w wybory są tak naprawdę wydrążone i zostaliśmy jako obywatele sami z tym, czy udźwigniemy ten proces, czy nie. Tak? I teraz może pogadajmy o tym, co pozytywnie możemy zrobić, żeby jednak wyjść. Ja jeszcze bym zadała jedno pytanie, róże, jedno kroczek do tyłu, bo to pytanie sprawdza się do tego, czy w ogóle obywatel rozumie to, co się wydarzyło, czy rozumie, że te zmiany zostały wprowadzone i po co, i w ogóle czy się interesuje, czy na przykład czyta programy wyborcze... Partii politycznych. No wy się tym, jak mam powiedzieć, zajmujecie od lat. Zachęcamy w ogóle Państwa do zaglądania na stronę. Tam są naprawdę niezwykle przydatne informacje. Jak wy to widzicie z perspektywy ostatnich lat? Czy to w ogóle obywatel jest w stanie jeszcze nadążyć za tym i zrozumieć, co się wydarzyło? Nie, obywatel nie jest w stanie nadążyć i zrozumieć, co się wydarzyło, ale obywatel im bliżej wyborów, tym więcej pytań zadaje, bardzo konkretnych. Na przykład takich. Czy jak wezmę jednak kartę referendalną i odpowiem na dwa pytania, także ta odpowiedź będzie ważna, a na dwa skreślę obydwa kwadraty, to czy mój głos będzie ważny? Czyli ludzie w momentach, w których czują, i tutaj jest odpowiedź też trochę na pytanie Pauliny, w którym czują władzę. Zaczynają się zastanawiać, gdzie, bo słyszą to, i to, co się na pewno przebiło, do, wyszło poza tak zwaną bańkę, to jest to, że jest coś nie tak. W ogóle nie rozmawiałabym teraz jeszcze o programach wyborczych, i możemy za do tego wrócić. Natomiast dzisiaj obywatele, na przykład wyszło to w badaniu Rzeczypospolitej dotyczącym stosunku do pytań referendalnych, prawda? Gdzie połowa obywateli powiedziała, że tych pytań nie akceptuje. Generalnie wypowiedziała się negatywnie na temat referendum, co oznacza, że do obywateli dotarło, że jest wokół wyborów. Są zjawiska i wydarzenia, które powodują, że te wybory nie są dla nich jasne i przejrzyste. Zarówno w takim rozumieniu, które my rozumiemy, czyli ze strony, nie wiem, watchdogów czy organizacji, czy osób, które się zajmują tym, żeby wybory były równe, jak i dla zwykłego obywatela, który chce mieć poczucie, że jak wchodzi do sklepu i wybiera jogurt, to chce wiedzieć, czy tam jest jogurt, czy tam jest cukier. A dzisiaj obywatele zaczynają rozumieć, że to, co jest tym produktem wybory, to zaczyna być. Wybory podobne. I ludzie zaczynają sobie zdawać z tego sprawę. Tylko tyle, ile pytań muszą postawić na ten temat, i sobie trochę wybrać, prawda? Czy ja pytam o referendum, czy ja pytam, ale zaraz, jak oni te pieniądze? Czy tam na, coś tam nakradli tych pieniędzy, ale zaraz, jak to. Jakby chaos jest tak wielki, że nie mamy na to siły. Natomiast siłę mamy jedną. My mamy prawo głosu, i to jest władza, której nikt nam nie może odebrać. Każdy z nas, jak tu siedzi, mamy to prawo głosu. Czy ono jest ważne? To prawo jest wybitnie ważne z tego powodu, że nie można nam go odebrać i politycy też sobie zdają z tego sprawę, ponieważ każdego dnia każda opcja polityczna chce zawalczyć albo naszą motywację do głosowania, albo naszą demotywację. I to nie jest tak, że niektórzy z nas są mniej albo więcej ważni, tylko w tych tabelkach polityków każdy z nas jest w jakimś segmencie, co oznacza, że nawet jeżeli nam się wmawia, czy nasz głos jest nieważny, albo właśnie chce nam się powiedzieć nie wartość zagłosować, bo nic się nie zmieni, nie wolno nam tego oddawać. I to jest pierwsza władza, którą mamy, a druga władza, którą mamy, to to, że jeżeli się obejrzymy dookoła siebie, to każdy z nas jest tak zwanym influencerem. Czyli ja mogę iść porozmawiać z koleżankami, z mamami w szkole czy w przedszkolu, które też zaczynają zadawać pytania, to róża, to jak głosujemy, albo to, o co chodzi z tymi wyborami. Mogę też porozmawiać o tym na spotkaniu rodzinnym, mogę o tym porozmawiać w sklepie. Czyli wszędzie tam, gdzie ludzie postrzegają mnie, lub i mówię do każdego i każdej z osób, które nas słuchają, postrzegają mnie jako kogoś, kto może mieć zdanie, mogę się na nie wypowiedzieć. I nawet nie w ten sposób, że mam powiedzieć, na kogo masz głosować, tylko. Weź pod uwagę taki czy taki aspekt. Tak, przede wszystkim idź za głosu i po drugie zadaj pytanie, poszukaj osoby, która ci pasuje, poszukaj może partii, która ci bardzo nie pasuje i tą odstaw, a potem zacznij się rozglądać między tymi dwiema, które dla ciebie jakoś są akceptowalne. A potem może, słuchaj, no to jak mi powiesz, która to jest partia, to może ci podpowiem, gdzie poszukać informacji na temat tych kandydatów. Do wyborów mamy kilkadziesiąt dni i ta dynamika chęci, zaangażowania, zainteresowania się po prostu będzie zmieniać. Na koniec dnia każdy z nas tego dnia ma i wrzucić kartę wyborczą, ma mieć poczucie, że ten głos oddał w sposób godny, rzetelny, tajny, w zgodzie ze sobą przede wszystkim, a nie w poczuciu, że ktoś mnie zmanipulował. A jeszcze z takich technicznych, bo piękne jest to, co powiedziałaś, będziemy się na pewno powoływać na to wiele razy przed wyborami, bo tak, bo rzeczywiście Wiele osób, jak się nawet spotyka z nami, z Tobą pewnie też mówi, mój głos nie ma znaczenia w zasadzie, czy pójdę, czy nie pójdę, nie zrobi to różnicy, ale jeżeli chodzi o takie nie wiem, techniczne informacje, jakie są warunki, nie wiem, wywieszania baneru w oknie albo na płocie, albo jak się zgłosić do komisji. Wyborczy. Czy obywatele o to też Was pytają? Dajecie im na to odpowiedź? Chcą tak aktywnie się zaangażować? Widzicie taką zmianę? Obywatele zadają te pytania i to są bardzo różni obywatele. To są właściciele płotu gdzieś głęboko na wsi i to są bardzo bogaci ludzie, którzy mm -hmm. chcieliby wesprzeć jakiegoś kandydata. To są osoby, które nigdy się nie wyautowały politycznie, ale to są też osoby, które wieszały na przykład, nie wiem, logo strajku kobiet. No to jest taki najbardziej, to jest taki przykład tego, że My przez te ostatnie 8 lat, odwołując się do klasyczki, myśmy się wykluli politycznie. To nie jest tak, że my jesteśmy społeczeństwem, które jest niezainteresowane, społeczeństwem, które łatwo zmanipulować. My się dajemy manipulować, oczywiście, ale to w nas jest bardzo dużo krytycyzmu. Przypomnę, że na ulicę w sprawie strajku kobiet, nie tak jak mówią dzisiaj posłanki i lewicy, wyszło kilkaset tysięcy ludzi. Nie, wyszło 2,5 miliona ludzi w sumie. I to byli ludzie w ponad 100 miastach w Polsce. To nie jest tak, że my jesteśmy społeczeństwem, dla którego te wybory są czymś nowym zupełnie. Nie. I odpowiadając na Twoje pytanie, masz prawo powiesić albo plakat, w tym, którym chcesz powiedzieć: głosuję, ale możesz też powiesić plakat, że głosujesz na Janinę Nowak. Popieram Janinę Nowak, to jest moja kandydatka, to jest Twój balkon i Ty, zgodnie z artykułem 106 kodeksu wyborczego, Masz prawo ten plakat powiesić. To jest bardzo ważne, dlatego że to daje znak innym osobom, które są wokół ciebie. Po pierwsze, ktoś myśli politycznie i to nie jest wstyd. A po drugie, ten ktoś ma konkretny pogląd, a może to też jest mój pogląd. Ja się dzięki temu czuję, oglądając Twój balkon, nie wiedząc, że to ty, no, w jakiś sposób częścią jakiejś wspólnoty, która przestaje być dla mnie anonimowa, a wybory nie są anonimowe wybory są o naszych wspólnych wyborach, jakkolwiek. Każdy z nas ten wybór podejmie zgodnie ze swoim sercem i wewnętrznym sumieniem. Drugą kwestią to pytanie o to, jak mam zostać członkiem komisji wyborczej. Ono się pojawia teraz trochę za wcześnie. Będziemy o tym informować, na pewno mnóstwo organizacji będzie o tym informować, ale generalnie, jeżeli chcę być członkiem komisji wyborczej, zgłaszam się do komitetu wyborczego. Na dzisiaj polecam stronę OKW, bo tam można sobie wybrać i wchodzę albo chcę być albo obserwatorką, albo mężem zaufania, albo chcę być członkinią komisji wyborczej. Ja Państwa namawiam do tego, żebyście się zgłaszali do komitetów wyborczych i zostawali członkami komisji wyborczych. Te wybory nie zrobią się same, nie zrobi ich Państwa komisja wyborcza sama, bo nie obsadzi 29 tysięcy komisji wyborczych. To jest sprawa nas, obywateli, żebyśmy ten dzień zorganizowali w sposób, który my, zgodnie z prawem, Jesteśmy w stanie tak zorganizować, żeby inni obywatele mogli głos oddać w sposób rzetelny, tajny i godny. Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo powiedzieliśmy już o dwóch formach zaangażowania naszego obywatelskiego, czyli udział w samej organizacji wyborów poprzez bycie w komisji, mężem, żoną zaufania, obserwatorem. Druga sprawa to udział w kampanii Rozwieszanie plakatów, czy na swoich płotach, czy uzgadnianie z innymi ludźmi, czy kontakt z komitetami, żeby pomóc logistycznie. Każdy może gdzieś kogoś zawieźć, przewieźć, nawet nie musi przecież siedzieć w tych komisjach, ale może, jeżeli ma możliwość, pomóc logistycznie. A trzecia rzecz to jest to finansowanie, mikrofinansowanie. To jest dziwne, bo w Polsce się nigdy tego nie promowało i komitety też o tym jakby milczą. A to jest rzecz, która na przykład nie wiem, w Stanach spowodowała, że Obama wygrał wybory, tak? Znaczy on zbierał mikrofundusze, nie od wielkich korporacji, tylko właśnie od od ludzi. Powiedz jeszcze dwa słowa o tym, bo różni ludzie startują, którzy się na Facebooku czy innych socialach ujawniają, że będą kandydowali z listy takiej czy innej, z miejsca takiego czy innego. Proszą o wsparcie i ludzie mają taką wątpliwość, ale jak to? To my mamy finansować kampanię? Czy to jest legalne, nielegalne? Czy ja będę uznany za jakiegoś lobbystę? Powiedz dwa słowa, jak to wygląda i do jakiej kwoty każdy z nas może się zaangażować. I czy można się dowiedzieć, kto wpłacił? Bo mi się wydaje, że często też obywatele tego się obawiają, że ja nie chcę jednak, żeby ktoś wiedział, że ja wpłacam na partię X. To może od końca? No tak, to będzie możliwe na koniec, żebyśmy mogli zobaczyć, od kogo te środki pochodzą, ale czy jest coś w tym złego? Mogę też płacić na trzech kandydatów z trzech różnych list i wtedy jestem kryta. Mogę wpłacić złotówkę, mogę wpłacić do ponad 50 tysięcy złotych. Natomiast takie mikro o których mówisz, tylko to musi być wpłata na. Fundusz Komitetu Wyborczego nie na partię polityczną, nie na prywatne konto kolegi, nie dane gotówką, tylko wpłacam na konto ze swojego konta prywatnego, nie firmowego. Danego kandydata i wspieram w ten sposób konkretny komitet wyborczy. No, chyba, że to jest komitet wyborczy kandydata na senatora, no to już wtedy. Czyli wspieram. najłatwiej jest poszukać tego kogoś, kogoś, się chce wesprzeć w mediach społecznościowych. Oni mają zwykle swoje strony tak. jako kandydatów. I zorientować się, gdzie taka wpłata może być zrobiona, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Tak, tak, tak. I w ogóle to też dobrze zadziała na komitety wyborcze, jeżeli je postawimy do pionu i powiemy cie nam informacje. Dokładnie, szanowny słońca, kandydujecie, chcę was a wesprzeć, a nie wiem jak. Poproszę instrukcję. I komitety wyborcze też powinny nam to powiedzieć. A powiedz teraz na waszej stronie, jakie informacje wyborca może znaleźć? Jak się zorientować, nie wiem, czy programy tam też są, czy robicie te latarniki cały czas, jak to wygląda? I czy on tak. może też zapytać, no, bo powiedziałeś, że jesteśmy w stanie postawić te komitety do pionu. Czy taki obywatel, gdyby chciał właśnie zapytać swojego kandydata, to oprócz tego, że może mu zostawić, nie wiem, komentarz. W mediach społecznościowych, czy ciągnąć go za rękaw na ulicę, to do czego ma prawo. Na stronie mam prawo widzieć. Mamy kalendarz wyborczy, i to jeżeli chodzi o kalendarz po prostu wynikający z kodeksu wyborczego, jak i spotkań wyborczych, raczej większych niż mniejszych, ale też różnych działań organizacji w terenie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, taki QA będziemy mieć, czyli pytania i odpowiedzi podstawowe wyborcze, czyli proste pytanie, ile krzyżyków mam postawić, żeby mój głos był ważny, albo jak głosować, kiedy będę głosować na Erasmusie, albo czy mój głos zostanie policzony. Więc to jest druga rzecz. Trzecia rzecz to są po prostu takie analizy wyborcze. Czwarta, będziemy mieć wszystkie programy wyborcze, ale przepraszam, ich jeszcze nie ma. Mhm. To jest e, zadziwiające, co? Bardzo jakby lubię słuchać tych informacji, że one się, nie wiem, będą się tworzyć po wyborach, i jestem tym naprawdę. Przerażona, oczekiwałabym odpowiedzi na podstawowych pięć pytań. Naprawdę, to nie chodzi o 50, tylko niech te komitety wyborcze powiedzą my stawiamy na to, na to i na to, chcemy to tak i tak osiągnąć i w ten sposób chcemy to sfinansować. Kolejną rzeczą jest to, że będziemy mieć quiz wyborczy i no, taką porównywarkę poglądów, czyli wchodzimy, odpowiadamy na pytanie czy bardziej Węgiel czy OZE i na podstawie tego, jeżeli odpowiedzą nam kandydaci, otrzymamy informację, który kandydat ma pogląd taki sam jak my. Będzie można znaleźć osobę z konkretnej listy, z konkretnego okręgu, z konkretnym nazwiskiem. Ważne jest też to, że nawet jeżeli ktoś nam nie odpowie, to będzie mieć wszyscy kandydaci będą mieć takie krótkie notatki, kim są, no chyba że są kompletnymi no-name'ami, nie istnieją. To w przypadku na przykład listy konfederacji, która jako pierwsza została ogłoszona, jest dosyć namienne, że to są kandydaci, o których absolutnie nic nie można znaleźć w mediach. A powiedz jeszcze, jak to będzie wyglądało, kiedy będzie się wchodziło do tego miejsca, gdzie zwykle w szkołach czy w jakichś innych miejscach odbywają się wybory dostajemy osobną kartę do Sejmu, osobną do Senatu, osobną do referendum? Czy i na tej kartach są komitety, żeby uzmysłowić też wyborcom przyszłym, jak to będzie wyglądało? No i może co z tą kartą do referendum? Bo Właśnie. to nam się często to pytanie powtarza tak. i nam w Wolnym Sądu, i myślę, że Wam bardzo często pojawiła się też teoria o tarciu karty wyborczej, do czego chyba tu nie będziemy jednak zachęcać, ale może powiedzmy jeszcze o tym rzeczywiście was zdanie. Dobrze, nagrywamy 21 sierpnia i to jest wiedza na dzień 21 sierpnia. Jutro może być... Możemy się czegoś nowego dowiedzieć. Wchodzimy do lokalu wyborczego, bierzemy swój dowód osobisty lub inny dokument, dostajemy księgę, w której kwitujemy jednym podpisem odbiór trzech kart: karty do głosowania do Sejmu, do Senatu i referendalnej. Jeżeli nie chcemy odebrać karty referendalnej, prosimy, wnioskujemy o wpisanie uwagi. Wyborca czy wyborczyni odmawia przyjęcia karty referendalnej, to musi być zapisane w księgach i wtedy tej karty nie biorę. Zaraz do tego wrócę. Idę za kotarę, i tam, jeżeli chcę oddać, już ten głos jest policzony, znaczy wzięcie przeze mnie karty referendalnej i wypełnienie jej, a następnie wrzucenie bądź nie, bądź wyniesienie, zrobienie z nią cokolwiek, jest już policzone jako ważność referendum. Ja w nim wzięłam udział, bo ja tę kartę zabrałam. Idę za kotarę, głosuję w wyborach do Sejmu, głosuję w wyborach do Senatu i głosuję w referendum przy czym tak jak powiedziałam nie jest jeszcze jasne znaczy obywatele nie, są, nie wiedzą jeszcze czy postawienie wszystkich krzyżyków trzech krzyżyków czterech krzyżyków co to oznacza jeżeli ktoś z nas chce wziąć udział w referendum bierze tę kartę i stawia cztery krzyżyki każdy w innym polu czyli albo tak albo nie przy jednym pytaniu jeżeli jednak nie chce wziąć udziału w referendum to albo po pierwsze notuje nie przyjmuje karty i zostawia ją na stole albo wchodzi do zakotare Skreśla całą kartę, tak żeby nie można było już nic z tym zrobić, albo zgodnie ze swoim sumieniem, ale wiedząc o tym, że popełnia wykroczenie, zabiera tę kartę, drze, wynosi, czyli robi coś, czego zrobić z nią zgodnie z prawem nie wolno. Natomiast ten głos, nawet jak ją podrze rytualnie spali, jest już policzony jako głos. Jako frekwencja, ważny, w, jako frekwencja referendalna, która jest potrzebna, prawda? Do ważności która jest referendu. potrzebna. No i teraz mhm. jest pytanie, które się pojawia również, czy to referendum, czy ważność tego referendum oznacza zobowiązanie kolejnego rządu do realizacji postanowień tego referendum. Ale te pytania zresztą tak są sformułowane, że nie wiadomo w zasadzie jaka realizacja i czego, więc to jest trochę postawione na głowie, niezgodne z konstytucją. Ale jeszcze ale mam pytanie o to chodzi tak, o to, słuchajcie, się na te słuchajcie, no więc ja oczywiście, ale chodzi mi też o to, żebyśmy powiedział jeszcze dwa słowa o takiej magii miejsca na liście, prawda, bo komitety tworzą zestaw nazwisk, ktoś jest pierwszy, ktoś jest drugi, trzeci itd., dalej. Czy mogłybyśmy jeszcze powiedzieć dwa słowa o tym mechanizmie? Czy ludzie nauczyli się już, że niekoniecznie trzeba głosować na jedynkę? Lub na Albo miejsce. na ostatnie miejsce, tylko wybierają kogoś, kogo najbardziej lubią z danej formacji politycznej. Bo też mogą się bać, że to jest głos stracony. Właśnie, jak to każdy, chce stawiać na czy każdy z głosów, to jest nawet głosowanie na czwartego na liście ciągnie całą listę, tak samo jak pierwszego, prawda? Jeżeli byłoby tak, Kieszkowska, Gregorczyk, Rzeplińska na liście, tak? I generalnie Kieszkowska zgarnia wszystko, bo jest jedynką, ale, na przykład, Żebnińska może dostać więcej głosów niż Gregorczyk, i wtedy mogą się okazać dwie rzeczy. Znaczy, po pierwsze, ja dodaję głosów w tej liście, ale mogę przeskoczyć, i to się czasem zdarza, mogę przeskoczyć Gregorczyk. Jakkolwiek wasza liczba głosów może też spowodować, że ja, mimo tego, że miałam mniej, żeście mnie tam podciągnęły do góry. To znaczy, tak, ja nie znam badań dotyczących tych zachowań wyborczych. Mhm. Widząc po rozkładzie głosów, no Polacy głosują na jedynkę. Ale ponieważ w większych miastach, zwłaszcza świadomość kobiet i też taka emancypacja polityczna powoduje, że kobiety chcą głosować na kobiety, to mimo tego, że nie ma ich na jedynkach, to głosują na te kolejne miejsca. I ja powiem tak: oddanie głosu zgodnie ze swoim sumieniem daje naprawdę wewnętrzną satysfakcję, i takie wewnętrzne poczucie, że zrobiłam to zgodnie z tym, jak chciałam, a nie z jakąś strategią, która jest narzucona przez no, jakby zewnętrzne jakieś komunikatory. Więc jak Polacy głosują, no głosują na jedynki. A jak Państwo to zrobią, ja namawiam do tego, żeby wybrać, najpierw stwierdzić, na kogo nie głosuję, na którą listę, potem wybrać listę, na którą głosuję, i potem z tej listy wybrać osobę, która najbardziej mi odpowiada. Bo to może być przedsiębiorca, to może być artystka, to może być dziennikarz, to może być zawodowy poseł. Ktoś kogo kojarzy, albo o kim myślę, że jest posłem sprawy, tej mojej sprawy, co pewnie jest być może trudniejsze w wielkim mieście, może łatwiejsze gdzieś indziej, ale znajdźmy tego kogoś i potem, po wyborach, pamiętajmy o nim. To znaczy, nie, my wpiszmy sobie do kalendarza, że raz w miesiącu do tej osoby piszę mhm. i mówię, hej, patrzę na ciebie. Albo idę do biura poselskiego. Albo idę do biura poselskiego, albo po prostu nawet w tym wirtualnym biurze. To jest biurze, bardzo prawda? dobre pytanie do malkontentów na różnych social mediach, którzy narzekają na różne sytuacje w kraju. Pytanie takie, kiedy byłeś w biurze swojego posła i wyraziłeś ten pogląd i zażądałeś od niego, żeby zmienił to? I, no, i wtedy jest zwykle taka reakcja, że... Że rzadko i czasami też jest tak, że ludzie mówią: Nie mam na kogo głosować, głosuję na mniejsze zło, i może też to odczarujmy, no bo tak jak w życiu, nie ma niczego idealnego, prawda? Znaczy mhm. taki komitet wyborczy czy partia no jest zawsze tylko, powiedzmy, tramwajem, który dojedzie najbliżej do naszego domu. Nikt nie wjedzie do dużego pokoju, nie ma takiej możliwości, bo na tych listach są różni ludzie, mogą się różnić w mniejszych czy większych, bardziej dla nas ważnych czy mniej ważnych szczegółach. Natomiast chodzi o to, żeby to było najbliższe, Myśleniu naszemu o wspólnocie, o państwie, o gospodarce, o naszych wyborach życiowych. I tym się kierujmy. Nie marudząc, że nie ma na kogo głosować, bo myślę, że jest taka paleta, oferta polityczna, że każdy znajdzie Absolutnie. osobę na listach, która mu odpowiada. I teza postawiona przez Paulinę na początku okazała się bardziej niż prawdziwa. Róża Żyplińska rzeczywiście o wyborach wie wszystko. Bardzo Ci dziękujemy za rozmowę. Będziemy wracać do tej rozmowy, myślę, wielokrotnie i będziemy Państwa odsyłać do. Mam prawo wiedzieć, gdzie są przepytywanie. mogę też tak powiedzieć. Wszyscy kandydaci w tych wyborach dostają dokładnie te same pytania, i tam, jeżeli zgodzą się odpowiedzieć, możecie Państwo poszukiwać właśnie tych odpowiedzi. Ale brak odpowiedzi, odpowiedzi też na... jest jakimś rodzaju odpowiedzi. Czy rzeczywiście ci politycy liczą się z tym, co my chcemy wiedzieć o ich programach, czy nie? Jak najbardziej. Znajdą Państwo odpowiedzi na bardzo różne pytania, ale być może interesuje Was tylko jakiś wątek, na przykład kwestia praworządności, albo praw zwierząt, albo czegokolwiek innego, i my te pojedyncze pytania zadajemy. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i chciałam życzyć Państwu dobrych wyborów. Bardzo dziękujemy. dziękujemy. To był... Nasz głos. Nasz głos. Nasz głos. W wolnych nasz głos. No tak, bardzo piękne hasło Paulina ostatnio wymyśliła. Powinniśmy zrobić jakieś koszulki z tym, myślę. <noise> bardzo Państwu dziękujemy. To był kolejny odcinek podcastu Na Prawo. Patrz. żegnam Państwa Sylwia Gergorczyka, abram Paulina Kieszkowska-Knapik i Róża Żeplińska. Do usłyszenia.